Elektroradiologia jest związana z wykonywaniem procedur radiologicznych, badaniami obrazowymi, radioterapią i medycyną nuklearną. Żeby zostać elektroradiologiem, należy posiadać wykształcenie wyższe. Na studiach studenci uczą się poprawnej diagnostyki i zdobywają szeroką wiedzę, która zapewnia im pracę jako personel medyczny. Studenci elektroradiologii na Uniwersytecie Jagiellońskim uczą się na nowoczesnym sprzęcie medycznym, by być jak najlepiej przygotowanymi do zawodu. Program zakłada dużą ilość zajęć praktycznych. Ważnym elementem jest też nauka o tym, co przynieść może ze sobą nieprawidłowa diagnostyka. Elektroradiolog jest to specjalista, który zajmuje się głównie diagnostyką obrazową, ale można też nas znaleźć w pracowniach diagnostyki obrazowej, elektrodiagnostyki, a także w pracowniach medycyny nuklearnej. Zajmujemy się także leczeniem pacjentów nowotworowych za pomocą radioterapii. Oczywiście ta praca może być niebezpieczna, ale tutaj w warunkach szpitalnych, w których pracujemy my, elektroradiolodzy, lekarze i tutaj, gdzie przyjmowani są pacjenci, spełnione są wszelkie normy bezpieczeństwa, wszystkie możliwe ochrony, dzięki czemu jest to całkowicie bezpieczne dla nas i dla pacjentów. Praca elektroradiologa jest bardzo różnorodna i zajmuje się diagnostyką wszystkich tkanek. Elektroradiolog na co dzień obsługuje m.in. specjalistyczny sprzęt RTG służący do mierzenia gęstości kości. Współczesne metody badań diagnostycznych pozwalają na uzyskanie trójwymiarowego obrazu. Tego typu tomografię wykorzystuje się głównie w diagnostyce stomatologicznej. W swojej pracy elektroradiolog musi być przede wszystkim dokładny i precyzyjny. Jakość badania zależy w dużej mierze od jego wiedzy merytorycznej. Jak wszystkie zawody medyczne, również ten należy do grona bardzo odpowiedzialnych. To diagnostyka pozwala lekarzowi ustalić odpowiednią ścieżkę leczenia, więc od adeptów tego zawodu wymaga się doskonałego przygotowania.